Mówił Ariaman w sercu swym: znalazłem Chalips, ów uniwersalny magnet Sędzimira, którego cząstka więcej ma być wartą, niżeli cała ziemia. Jest w duszach alchemiczna moc, która topi żywioły obce sobie i wydobywa ze wszystkich aurum sublimum istnienia. Odpowiedział mu złowieszczy głos wśród mroku skał. Twój magnet nie przyciągnie nikogo. Naród zatracił poczucie takiej prawdy, która by ich złączyła. Sprawa narodu jest już zachwiana, więc pójdę obudzić ją na nowo wraz z witeziami. Marne powody witeziów dzielą więcej, niż mogłyby ich złączyć otchłanie mlecznych dróg. Witeziami są ci, którzy wspierają się na jaźni, jako szprychy koła przeciwległe lub w ukosie względem siebie. Wszystkie razem toczyć się kołu pozwalają, wszystkie razem wytrzymują w miarowym obiegu ciężar wozu przeznaczenia polskiego, potworny ciężar tej arki. W jednej piaście wsparci i uwielmożeni takimi mają być witezie. W wizji króla Jana Kazimierza zjawiające się widmo zmarłego króla wzywa, iż trzeba chcieć, trzeba umieć móc. Tak i głos Jeremiaszowy niegdyś wołał: podnieście chorągiew w Syjonie, bądźcież serca dobrego, a nie zastanawiajcie się, albowiem przywiedzie mrok nieszczęście od północy i porażkę wielką. Umarłych są to słowa wiodące ciebie na to, abyś przeżył i opłakał swe ostatnie omamienie. Na wyspie ostrym cyplem wrzynającej się pod chmury, wśród potwornego zwału gór i przepaści czarnych, nad morskim fiordem huczącym w mroku dzikim łoskotem wiecznego tak i nie, jaśniał dziwnymi światłami prawieczny jeszcze z czasów Zaratusztry zamek. Otoczon siedmiu świątyniami, w których magiczny płomienieje żar. Tam schronił się król Włast ze swymi najlepszymi w narodzie, którzy nie ulegali już zniszczeniu. Tam budują i wznoszą wielkie prawdy, aż przeminie era straszliwego węża, który obległ zamek skrętami wielkimi, jak bryły lodu na Antarktyku. Widział Ariaman mrzące od fosforycznych jadów cielsko na górze rozłożone, niby mury lodozwału zielonawego. Wąż pilnuje zamku. Tam więc miał wejść do swego dziedzictwa, miał zrzucić ze siebie szarą wygnańca odzież i wziąć narzędzia mistrza budowniczego w kraju, którego nikt odebrać nie zdoła. Szedł w mroku, zapatrzony w astralne, a tak bezwzględnie istotne jarzenia zamku. Idąc, nie zauważył gromady wielkiej ludzi, która mrowiła się na drodze, widocznie nowobudującej się, bo stały usypiska nagromadzonych głazów i pełno w ziemi jam. Nie zauważył, gdyż całą jego uwagę pochłonęły gigantyczne czeluście inferna, do którego wszedł poniewolnie. Ponure, iluminowane rusztowania szubienic wyglądały jak świeczniki diabła. Mrowiący się ludzie byli okryci w jakieś dziwne peleryny, mieli na szyjach powrozy. Ksiądz ich błogosławił ostatnim namaszczeniem, ale jedni z nich rzucali się jak dzikie, zamknięte zwierzęta do krat, które ich przedzielały od wolności i na tych kratach w wariackim krzyku zawisali. Trzeba było siłą odrywać stężałe krwią napełnione palce. Inni czekali na swą śmierć jak automaty, inni jak twarde posągi. Bajecznymi byli chłopi, którzy przebierali się w stare sukmany, by nowe odesłać do domu. Niektórzy byli radośni, mówiąc, że im wszystko jedno, aby tylko królować z Panem Jezusem. Masy były podobne do stada zwierząt spędzonych dla tej chwili, którą ludzie w dobrobycie znieczuleni uważają za tak normalną. Tylko że ucztującym był tu szatan. Nie było go widać, lecz to on zapewne strącał granitowe sześciany i kłody drzew zebranych na budowlę świątyń myśli. Przywiązani łańcuchami do tych ciężarów budowniczowie toczyli się ze stromych gór, miażdżeni jelitami, owijając krzewy i pnie. W tym strasznym kolizeum
siedział pośrodku błazen i grał na dudkach. A piosenki jego opiewały lubieżne ekstazy ludzi wieszanych lub tak bitych, że aż odpadały płuca. Na domiar ohydy były tu iluzjony, teatrzyki bezwstydne, knajpy, lupanary i kaplice. Niebem tu była nicość. Istotnymi ołtarzami tępa potworna samowola jednych ludzi nad innymi. Wszelka wiara w wędrówkę dalszą duszy wydawała się tu matołkową, baranią fantazją. Wszelkie hasło braterstwa ludów niezdarną, niezabawną prowokacją. Najstraszniejszem było to, iż w tym piekle wszyscy mieli oczy wypalone. Omackiem brano męczonych, omackiem wstępowano na schodki. Ariaman podszedł do kogoś, kto mu się wydawał naczelnikiem. Nim wyrzekł słowo lub spróbował obrony, rozległ się głos krótki, lecz dobrze skądś znany. — Bierzcie go! — wzniosły się bierwiona wydarte z szubienic, żelazne pręty wyłamane z krat, tłum otoczył groźny, dyszący, wściekły. — Czyńmy sąd nad nim! — rzekł tenże głos w ciemnościach. Ariaman wyrwał palącą się żagiew robotnikowi i oświetlił czerwoną płachtę na głowie kudłatej i niewątpliwie zamaskowanej. — Tyżeś jest Ariaman, który naród tumani? — Jam jest Ariaman, który narodu nie tumani. — Nie wiesz li, że nie ma innej rzeczywistości nad społeczeństwo? W nim powstały wierzenia, mity, w nim zbudziła się moc nowego, robotniczego prawodawstwa? — Jest jeszcze inna rzeczywistość, wobec której każde społeczeństwo jest tylko mrowiskiem na pustyni, gdzie wirują gwiazdy. Mistyku, kiedy wwiercać ci będą z wolna ten świder do oka, zali będziesz modlił się do gwiazd? Nie, chlipiąc będziesz całował mą rękę, abym ci darował życie i przykuł do lichej chałupy, gdyż każda istność rzeczywista więcej jest warta niż dantejski poemat. — Wiem to wszystko, co twój pan wie i mogę to wszystko, co twój pan może. — Jedynie wielka rzecz, która naród zbawia, jest praca i swobodna, lecz rzetelna twórczość. — Ale ty pracujesz w imię małpoźwierza, który jest momentem wstecznym w ludzkości. Ja tworzę dla tych świątyń, o których ty ani wiesz, ani ich dosięgnąć możesz. Zaszumiały tłumy. Ukaż nam, bo cię tu zmielemy. Ukazuję wam całe to wielkie dziedzictwo, które oddają wam mroki wśród gwiazd. Tu szarpnął go nieznacznie przewódca, odwiódł na stronę i rzekł: wyznaj, iż w Mangra wierzysz, a będzie ci przebaczono. W oddziale katowni tyś mnie pomagał badać, pomocniku de Mangra. Dokąd wiedziesz teraz ten tłum? — Nie wierzę w Polaków — odrzekł mu tamten bardzo cicho — i to się musi skończyć. Jakiś nowy eksperyment z północy czy z zachodu? Lecz podziwiaj wprzódy szybkość, z jaką tu ciebie zaskoczyłem, zmontowawszy również tłum, w którym rozniosły się pogłoski, iż de Mangro jest zdrajca. Ty będziesz jego blichem, który go wyśnieży. Zamek oddamy na rozdrapanie tłumom. To barona zabawi w neuralgii, a ciebie nauczy, jakim jest istotnie homo sapiens, nie homo faber. Czy zaiste nie wierzysz, iżby nad społeczeństwem nie było innych mocy? Naiwny. Czyż jestem jednym z tych zielonych literackich gnojków, którzy naczytawszy się dzieł z kulturalnej europejskiej wypożyczalni już wierzą, że pełnym jest brzuch tygrysa, którego się ugada abstrakcjami o dobrze społecznym i celach rasy? Ja zdobywam ten zamek w imię mojego Pryjapa, w imię mej nienawiści, którą mam silniejszą niż wszystko, względem każdego, kto chce żyć obok mnie i wyżej niż mąż epoki Mangro. Zresztą odebrałeś mu Zulimę. Ja odbieram twoje święte podziemia i twoje ideały. Tam nie tylko zamorduję, lecz nad nimi odbędę fizjologiczną czynność.
chcę pożegnać przed śmiercią Witeziów. Każdy z nich walczący samotnie ulega temuż losowi, co i ty. Trzeba was wywieszać, bo inaczej byście się między sobą na śmierć zagryźli. Macie wszystkich ludzi rozsądnych przeciw sobie, mówił Ariaman już głośno do tłumu, nie chcąc odpowiadać na jady tego proroka wieszającego. My budujemy wieże dla podwójnej wiedzy. Zapalamy światła na wirchach. Wśród robotników jesteśmy jedni z najbardziej utrudzonych. Dlaczego nas poniewierają marzycielstwem? Wszakże to, iż człowiek nie jest tylko machiną, z niezbłaganą pewnością dowiedzionym zostało. Dość! Ja nie mogę długo znosić, jak ta czerń cuchnie, rzekł nieznany, podnosząc głos. Ej, zakopcie żywcem rozsiewacza błędnych ogni wiar, który wiecznym doskonaleniem jaźni chce w was zabić realny śmiech waszych wnętrzności i jurną moc kpienia ze siebie i ze wszystkich. Wieczności nie ma. Nie ma też żadnej ponad człowieka drogi. I w jednym momencie skończmy z tą baśnią, która odbierała nam istotne natężenie sił w dziedzinie jedynego, realnego instynktu walki o byt. W drugim już momencie stworzymy nowy, niebywale mężny, prometeiczno-robotniczy świat. Lecz zamiast realnego śmiechu rozległ się bezmierny jęk tych, co już byli wywołani na śmierć. Triumf pomocnik Mangra osiągnął tem, że mówił głustwo zastosowane do okoliczności.